Centrum Obróbki Powierzchni LSV w przedsiębiorstwie budowy maszyny Leicht w Hallstatt. Przedsiębiorstwo budowy maszyn Leicht znane jest wśród naszych znawców branży jako producent dużych elementów konstrukcyjnych o najwyższej precyzji, które są produkowane częściowo w klimatyzowanych pomieszczeniach. Nowa hala służy jako centrum obróbki powierzchni, w którym te elementy są oczyszczane, lakierowane i suszone za pomocą techniki stworzonej przez SLV. Różnorodność dużych elementów do maszyn, obrabiarek oraz silników okrętowych odzwierciedla wymagania codziennych zadań lakierniczych. Stanowisko do oczyszczania SLV oraz lakiernia SLV znajdują się bezpośrednio obok siebie. Trzy żurawie bramowe o udźwigu do 40 ton ustawiają elementy przeznaczone do obróbki na wyznaczone miejsca. Najpierw usuwane będą resztki poprodukcyjne zawierające olej i smar. Przed halą do oczyszczania wszystkie elementy są pozycjonowane za pomocą suwnicy pomostowej. Teraz kabina złożona z trzech segmentów jest rozkładana teleskopowo nad powierzchnią roboczą i zamykana bramą rolowaną. Ściany kabiny w celu ochrony przed korozją są całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie agregaty kabiny czyszczącej są uruchamiane przyciskiem na centralnej szafie sterowniczej. Wysokociśnieniowa lanca zużywa ogrzany do temperatury 70 stopni Celsjusza roztwór czyszczący, który następnie wspomaga szybki proces schnięcia. Godne uwagi w tej koncepcji jest specjalny oczyszczacz, który umożliwia jednostopniową technikę oczyszczania. Oznacza to, że dodatkowe płukanie świeżą wodą, jak to bywa tradycyjnie, nie jest konieczne. Ponieważ ten środek otłuszczający zawiera komponenty antykorozyjne, możliwe jest tymczasowe składowanie elementów po ich oczyszczeniu. Tak prosta jest obsługa, nie wymaga wymiany roztworu, która przedłuża proces, a rezultaty są każdego dnia tak samo dobre. Komfortowo oświetlone stanowisko robocze zawsze zapewnia dobrą widoczność elementu, ponieważ powstające opary są odsysane przez wyciąg i usuwane na zewnątrz do atmosfery. Separator skroplin znajdujący się w przewodzie powietrza odlotowego zapobiega wydostawaniu się wody z prądem powietrza na zewnątrz. Wymagany prąd powietrza o objętości 10 000 m3 na godzinę w koncepcji wentylowania hali reguluje się sam. Rozpylony roztwór czyszczący jest wychwytywany, sprowadzany z powrotem, a następnie poddawany recyklingowi. Zużycie wody oraz środków chemicznych jest szczególnie niskie, ponieważ roztwór czyszczący utrzymywany w obiegu jest oczyszczany w stacji przygotowania. Skuteczny system oczyszczania zapewnia, że wszystkie stałe resztki są przejmowane przez filtr taśmowy, a rozproszone cząstki oleju oraz smaru są usuwane w separatorze koalescencji. Również ten roztwór czyszczący o zawartości 2 m3 musi być wymieniony co około 6 miesięcy i zutylizowany na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Jedynie przefiltrowane, zbite zanieczyszczenia muszą być tu regularnie utylizowane. Po procesie oczyszczania kabina teleskopowa wraca do pozycji wyjściowej. Pozostałe resztki wilgoci są zmuchiwane sprężonym powietrzem. Po osuszeniu element można w krótkim czasie przy pomocy żurawia bramowego przenieść na lakiernię o otwartym polu, w której system wentylacji z dyszarni dalekiego zasięgu został kompletnie zainstalowany powyżej suwnic pomostowych. Duży element opuszcza właśnie nasze urządzenie. Obróbki można dokonywać na długości do 12,5 metrów, a więc zawsze wystarczy miejsca na przeprowadzenie dodatkowych wstępnych prac, do których zalicza się najczęściej maskowanie splanowanych powierzchni oraz miejsc przyłączy kołnierzowych.
Lakierowanie elementu odbywa się tutaj na otwartej powierzchni, a nie w kabinie lakierniczej. Poprzez zastosowanie specjalnych dysz dalekiego zasięgu ogrzane powietrze jest lakierowane na lakiernika zgodnie z regułami i wytycznymi związków zawodowych oraz normami europejskimi. Prąd powietrza płynący prostopadle w dół zabiera ze sobą mgłę lakierniczą i substancje niezabezpieczone i kieruje je do kanałów wyciągowych podłodze. Przy takim ułożeniu lakiernik ma zawsze pełną swobodę ruchu przy wyborze pomiędzy wiszącym a leżącym elementem do obróbki. Klarowna widoczność i równomierne oświetlenie przyczyniają się do dobrych wyników lakierowania. Do procesu suszenia kabina teleskopowa zostaje zamknięta. Na szafie obsługowej można na żądanie każdy stan pracy odczytać z wykresu. Właśnie widzimy, jak załącza się palnik oraz wzrasta temperatura w kabinie. Do 60 stopni Celsjusza ogrzewana jest temperatura powietrza obiegowego potrzebnego do procesu suszenia. W międzyczasie jeszcze raz przyjrzymy się bliżej, jak zbudowany jest wyciąg powietrza w podłodze. Tutaj cząsteczki farby są najpierw wstępnie separowane w około 70% przez skonstruowany przez SLV separator udarowy. Na głównym kształtowniku leży jeszcze jeden profil CO-wy z blachy, służący jako kolektor mgły lakierniczej, który przy odpowiednim zabrudzeniu może być wymieniony i zutylizowany w handlu złomem. Pod profilem separatora udarowego znajduje się wanienka wychwytująca cząsteczki farby, która również wyłożona jest kolektorem mgły z prostej folii aluminiowej. Można ją błyskawicznie wyczyścić i ponownie użyć. Kaseta filtracyjna osiąga w ten sposób znacznie dłuższą żywotność. Jest to wielką zaletą w porównaniu z tradycyjnymi podłogami z rusztami kratkowymi i znajdującymi się pod nim matami filtracyjnymi. Wykazano, że dzięki takiej technice oszczędza się aż do 80% kosztów związanych z konserwacją w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami. Oczyszczanie separatorów udarowych może następować w czasie eksploatacji urządzenia. Do powietrza obiegowego w kabinie suszącej stosowane jest to samo urządzenie, które wcześniej było wykorzystywane do lakierowania na otwartym polu. Jak mogli Państwo zauważyć, urządzenia firmy SLV są dokładnie dopasowane do wymagań naszych klientów. Tak jak w przedsiębiorstwie budowy maszyn Leicht, gdzie ważące tony elementy są wykonywane z najwyższą precyzją w zakresie 1 mm, a potem w krótkim czasie energooszczędnie oczyszczane, lakierowane i suszone przy minimalnych kosztach konserwacji i utylizacji. To dobrze, że nasza koncepcja urządzenia pozwala na zaoszczędzenie tak wiele pracy związanej z obsługą, energią i konserwacją. A kiedy zbudujemy maszynę dla Państwa,